prezydencie, mam tutaj pana program wyborczy i przyznaję, że przeczytałem go z dużym zdumieniem i zaskoczeniem. Chce pan postawić na wzrost i na gospodarkę. Chce pan tworzyć zachęty i przyjazne warunki rozwoju dla przedsiębiorców, tak aby powstawały dobrze płatne miejsca pracy, a mieszkańcy mieli stabilne życie zawodowe. Panie prezydencie, w mojej ocenie pana program wyborczy to zbiór pobożnych życzeń, frazesów i pustych deklaracji. W tym programie nie widzę żadnego pomysłu na wzrost. Chce pan postawić na obszar, który jest pana najsłabszą stroną. Pisze pan dużo o tym, co chce pan zrobić, ale bardzo mało o tym, co już zostało zrobione. Tak jak wspomniałem, od ponad 30 lat prowadzę firmę w Toruniu. Przez 20 lat pana rządów nie dostrzegłem żadnego wsparcia dla prywatnego biznesu. Nie rozmawia pan z nami i niczego nie konsultuje. Miasto i biznes funkcjonują osobno. Chwali się pan osiągnięciami toruńskich firm. Osiągnięcia te nie są pana zasługą. Panie prezydencie, firmy, które tu są, nie funkcjonują dzięki pana wsparciu, ale pomimo działań pana i pańskich urzędników. Toruń się wyludnia. Młodzi ludzie uciekają z miasta. Coraz trudniej jest nam znaleźć pracowników. Bogaci podatnicy osiedlają się i płacą podatki poza miastem. Nie robi pan nic, aby ich zatrzymać. Część dobrych firm wyniosła się już z Torunia. Mówi pan, że chce pan postawić na gospodarkę i na wsparcie. Co ma się zmienić? W jaki sposób chce pan zrealizować ambitne cele swojego programu wyborczego? I teraz konkretne pytania. Jakie mają być te zachęty i przyjazne warunki rozwoju? Kolejne. Co pan chce zrobić, aby młodzi ludzie i dobre firmy chciały zostać w Toruniu? I chyba ostatnie i najważniejsze pytanie. Dlaczego wcześniej pan tego nie robił?